wiarę, nadzieję, miłość. Wlej w nasze polskie serca. Wlej w nasze polskie serca. I słowiańskie dusze. I słowiańskie dusze. Miłość do ojczyzny. Miłość do ojczyzny. Wiarę w jedynego Boga. Wiarę w jedynego Boga. Daj nam sił do nauki. Daj nam sił do nauki. Do pracy. Do pracy. Do obrony ojczyzny. Do obrony ojczyzny. Liceum Adama Mickiewicza w Węgrowie. Witam Was serdecznie. Jestem kapitanem Wojska Polskiego, Wojsk Lotniczych. Urodziłem się na Podlasiu, w Bielsku Podlaskim. Maturę zdawałem 50 lat temu. W 1962 roku byłem maturzystą. Mieszkam na stałe w Krakowie. Przywożę do Was z Krakowa symbole naszej wiary, dumy, męstwa i chwały narodu Polaków. Za chwilę rozpoczniemy nasz program. Zaczniemy go od złożenia meldunku pani dyrektor szkoły. Pododdział patriotów, bo to jest pododdział patriotów polskich. Pododdział patriotów polskich, czarnej Madonnie Królowej Polski i naszej najjaśniejszej ojczyźnie w celu przywitania z panią dyrektor szkoły. Mocno. Prezentuj! Prezentuj! Hej! Pani dyrektor! Kapitan Wojska Polskiego Stefan Wierzba, syn ziemi Podlasia, melduje pod oddział patriotów tej szkoły, liceum imieniem Adama Mickiewicza w Węgrowie, gotowy do rozpoczęcia spektaklu patriotycznego Wstań Polsko Moja. Czołem panie kapitanie. Czołem pani dyrektor. Czołem pani dyrektor. Co to? Czołem pani dyrektor! Dziękuję. Wyszli z ramów programu. Proszę się. Za nerwowo, ale dobry jest to pod oddział patriotów polskich. Po przewitaniu z panią dyrektor. Poszli! Raz! Brawa gorące! Jedna godzina czasu, musztry, tak, a widzicie jak oni się zachowują. To się nazywa mieć ducha narodowego Polaków. To się nazywa być dobrze wychowanym, ułożonym. To znaczy, że jest się w szkole nabilitowanej, w liceum, że jest się w klasie maturalnej. To znaczy, że te wszystkie wartości wynosi się z domu, szkoły i kościoła. Program poświęcony miłości do ojczyzny, wiary w jedynego Boga. Program poświęcony naszemu polskiemu narodowemu trwaniu na tej polskiej ziemi. Rozpoczynamy nasz program. Pododdział patriotów polskich, czarnej Madonnie Królowej Polski i naszej ojczyźnie. Mocno. Prezentuj! Daj! To jest prezentacja, to jest oddawanie honorów, to jest salutowanie, to jest wojskowy sposób wyrażenia godności, szacunku, uznania dla całej szkoły, dla waszych klas maturalnych, dla dyrekcji tej szkoły, dla pedagogów, dla profesorów. W ten sposób salutujemy czarnej Madonnie Królowej Polski, naszej ojczyźnie. Pod oddział patriotów polskich. Polski! Raz! Naszymi polskimi narodowymi symbolami wiary,
męstwa, dumy i chwały Polaków, tego dumnego narodu w Europie są. Naszymi polskimi narodowymi symbolami wiary, męstwa i dumy narodu Polaków w Europie są Święty Krzyż, czysty krzyżek, biały orzeł w złotej koronie, biało-czerwona, wszyscy do góry, flagi wyżej i hymn, flag, szable. Zapominają o szable, o hymn. I hymn państwowy. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Masz, masz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i prezentacji symboli narodowych, poszli na miejsce w ceremonii narodowej Polaków, tego dumnego narodu w Europie, stąd! Brawa gorąco! A żeby Polak mógł bronić ojczyzny karabinem, bronią, a żeby mógł bronić ojczyzny, musi jej bronić po żołniersku, szablą w dłoni. Szablę polską na miejsce ceremonii narodowej Polaków prowadzić. Szablę polską. Szablę polską. Prezentuj. Będę cię bronił ojczyzną. Będę cię bronił ojczyzną. Do końca. Do końca. Aż do ostatka. Aż do ostatka. Mocno. I tak nam dopomóż Bóg. I tak nam dopomóż Bóg. Szablę polską. Szablę polską na miejsce w ceremonii narodowej Polaków odprowadzić. To się nazywa być zdyscyplinowanym, ułożonym, posłusznym, być człowiekiem kulturalnym, być uczniem tego liceum. Te wszystkie zachowania są zachowaniami ich szlachetnych wartości, które noszą u siebie głęboko w duszy. Krzyże pamięci narodowej Polaków na miejsce w ceremonii narodowej Polaków z honorem, godnością i szacunkiem prowadzić. Historię Polski krzyżami się mierzy. Ociekający łzami i krwią niewinnie pomordowanych Polaków w Katyniu Krzyż Katyński. 22 tysiące polskich oficerów zamordowanych z rozkazu Stalina. Brzozowy krzyż z mogiły najmłodszego żołnierza powstania warszawskiego Janka Kowalskiego, lat 12, pseudonim Grum. Żołnierza szarych szeregów, harcerza, który był mniejszy od swego karabinu. 1 sierpnia 1944 roku uciekł z domu do powstania, nie pożegnawszy się z mamą. 2 godziny później zginął
na barykadzie. Będziemy dzisiaj wracali w tym programie do pamięci, do jego pamięci. Dębowy krzyż z mogiły bohaterskich powstańców styczniowych Podlasia. Rok 1863. Józef Mirosławski. Szlachetna, dumna, piękna, barwna historia Polaków. Musimy pamiętać o swej przeszłości. Musimy pamiętać o swej historii. Musimy pamiętać, bo naród, który straci pamięć, zginie. Taki naród zginie bezpowrotnie. Krzyże pamięci narodowej Polaków na miejsce w ceremonii narodowej Polaków, tego dumnego narodu w samym sercu Europy, z honorem i godnością należną odprowadzić musimy salutować krzyżom pamięci narodowej, bo to jest nasza historia, to jest duma narodu Polaków, to jest honor narodu Polaków. Bezrobotni! Brzozowy krzyż z mogiły najmłodszego żołnierza Powstania Warszawskiego Janka Kowalskiego, lat 12, pseudonim Grom. Na środek ceremonii narodowej Polaków wprowadzić. Warta honorowa do krzyża bohaterskiego żołnierza Powstania Warszawskiego w celu oddania honoru wojskowym. Wystąp! Warta honorowa bohaterskiemu żołnierzowi Powstania Warszawskiego. Prezentuj! Wyjść! W Warszawie, na Starym Mieście, jest ziemny grób, mogiła, a na niej brzozowy krzyż. Na krzyżu napis. Biało-czerwona opaska. Napis. Jaś Kowalski, lat 12, pseudonim Grom, 1 sierpień 44 rok. W pierwszym dniu powstania. Uciekł z domu, nie pożegnawszy się z mamą. Przechodnie, przechodzący składają kwiaty, palą znicze. Napisałem utwór małemu Jankowi. Przechodniu pokornie pochyl głowę i uczyń ręką znak Krzyża Świętego. Popatrz, tu leży najmłodszy żołnierz Powstania Warszawskiego. Na białym brzozowym krzyżu opaska biało-czerwona. Pośrodku mała tabliczka, a na niej wiek i imiona. Ileż tych krzyży brzozowych jest w naszą historię wpisanych, a ileż matczynych oczu przed laty wypłakanych. Teraz ich bronią ramiona krzyża nad nimi rozpostarte małych żołnierzy Rzeczpospolitej, co poszli na wieczną wartę. Ich serca wierne ojczyźnie o każdej życia dobie, nie pożegnawszy się z matkami, we wspólnym leku zdrowie. Śpi kolego w ciemnym grobie. Niech się Polska przyśni tobie. Niech się Polska przyśni tobie, Jasiu Kowalski, mały żołnierzu, który byłeś mniejszy od swego karabina. Harcerzu, ty, który swe życie oddałeś za ojczyznę, czcimy twoją pamięć. Teraz leżysz
głęboko tam, w Warszawie, w polskiej ziemi, a my tu w liceum Adama Mickiewicza wspominamy Ciebie, bo Ty jesteś bohaterem narodowym. My czcimy pamięć bohaterów narodowych, bo naród, który straci pamięć, zginie. Naród, który straci pamięć, zginie. Czcijmy pamięć bohaterów narodowych. Sięgajmy głęboko swoimi dłońmi do swych dusz i patrzmy, jakie wartości tam nosimy. Bo widzę teraz w waszych oczach, że nosicie te same wartości, które do was przywiozłem. Wiarę, nadzieję, brązowy krzyż z mogiły najmłodszego żołnierza powstania warszawskiego na miejsce w ceremonii narodowej Polaków, tego dumnego narodu w Europie, z godnością i honorem należnym bohaterom. Odprowadzić Polski do ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Nie rzucił ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrzeć smoky. Polski my naród, polski lud, królewski szczepiastowy. Nie damy, by nas zgnębił wróg. Mocno. Tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Bóg, honor, ojczyzna! Bóg, honor, ojczyzna! Wiara, nadzieja, miłość! Wiara, nadzieja, miłość! Prawda, piękno, dobro! Prawda, piękno, dobro! Ojczyzno! Ojczyzno! Kochamy Cię! Kochamy Cię! Kochamy Cię, ojczyzno! Kochamy Cię, ojczyzno! I tak nam dopomóż Bóg! I tak nam dopomóż Bóg! I niechaj Bóg wam dopomoże. Bóg za to. Siedlajcie. Pododdział patriotów polskich po ślubowaniu czarnej Madonnie królowej Polsce, Polski, hetmance narodu Polaków, po ślubowaniu najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Pododdział patriotów. Spocznij! Raz! Na miejsce w ceremonii narodu Polaków, tego dumnego narodu w Europie, tam! Szanowna Polska, powierniczka, towarzyszka, żołnierskiej doli i niedoli. Na głowni napis. Bóg, honor, ojczyzna. Pułki cesarza Napoleona, polscy ułani, polscy dragoni, wąwóz samosierna, barwny ich strój, amaranty zapięte pod szyją. O Boże mój, jak ci polscy ułani się miją, ziemia aż drży. Stary wachmistrz swe oczy przeciera, on dobrze ich zna. To są ułani spod Samosiery, barwny ich strój, amaranty zapięte pod szyją. O Boże mój, jak ci polscy ułani się biją, ziemia aż drży. Stary wachmistrz swe oczy przeciera,
On dobrze ich zna. To są ułani spod całej Sierry. To my, Polacy, ten dumny naród w Europie. Wziął do niewoli 22 tysiące polskich oficerów. Kwiat polskiej inteligencji, korzenie patriotyzmu. Sosnowy krzyż, ociekający łzami i krwią niewinnie pomordowanych Polaków w Katyniu. Na środek ceremonii narodowej Polaków z honorem i wieczną pamięcią narodową wprowadzić. Warta honorowa do krzyża niewinnie pomordowanych polskich oficerów w celu oddania należnej czci, pamięci i honorów wojskowych. Wystąp! Napisałem utwór poświęcony pomordowanym Polakom. W Katyniu, w piaskistym lesie, stoją sosnowe krzyże. Pamięć, pamięć, wieczna pamięć narodu Polaków. I mścił się czerwony szatan spod ciemnej czerwonej gwiazdy na polskich panach oficerach za 1920 za wschód nad Wisłą, strzelając z bliska w tył każdej polskiej głowy, jak gdyby chcieli w nich zabić wiarę, nadzieję i miłość. Jak gdyby chcieli w nich zabić Boga i honor wraz z naszą ojczyzną. 22 tysiące polskich oficerów, kwiat polskiej inteligencji, korzenie patriotyzmu. Aż pękło coś tam w niebiosach przy ich morderstwie ostatnim. A Pan Bóg co widział, palcem na niebie wypisał. O Staszach, Miednoje, Charków, Kuropaty, Starobielsk, Bykownia, Katyń! W dołach Katynia przestrzelone czaszki i serca rozerwane bólem bezsilności. Słowiańskie, polskie dusze śladami przeszłości wzlatują jak do Polski, do kraju wieczności. A Bóg im błogosławił ich bezlitosnej męce i rozplątywał drut kolczasty, którym wiązano polskie, niewinne, czyste. Żołnierz ręce, a Bóg im błogosławi w ich bezlitosnej nędzy. Bracia Polacy, spoczywajcie w pokoju Chrystusa. Śpijcie teraz głęboko w nieludzkiej ziemi. A my tu, my, młodzież polska, liceum imienia Adama Mickiewicza w Węgrowie, pamięta o was, czci waszą pamięć, wspomina was, kochani Polacy. Wy byliście najwspanialszą warstwą społeczeństwa. To było ziemiaństwo, inteligencja, polscy oficerowie,
To były elity. To był wykształcony polski wspaniały duch, który niewinnie został zamordowany. Czcijmy pamięć. Pamiętajmy o nich. Pamiętajmy o nich. Pamiętajmy o nich teraz, szczególnie gdy teraz walczy się z Kościołem, z historią, kiedy chce się to wszystko zamazać. Jako oficer Wojska Polskiego wyrywam to wszystko z zapomnienia i wkładam do waszych polskich dusz, abyście trwali jako naród Polaków na tej ziemi, na polskiej ziemi. I wy macie trwać, bo to jest mój rozkaz. I tego rozkazu musicie przestrzegać i wykonywać. Polakiem być brzmi dumnie. 13 grudnia 1981 roku byłem w Austrii, w Wiedniu. Byłem tam od miesiąca marca już. Przeżyłem postrzał naszego kochanego, mądrego brata Karola, Ojca Świętego. Przeżyłem tam wiele różnych niegodziwości, ale kiedy ogłoszono stan wojenny w Polsce, wszyscy Austriacy wyciągali do nas, do Polaków, dłonie. Kiedy robiłem zakupy w sklepach, małych sklepikach, Austriacy nie brali od nas pieniędzy, nie brali, dokładali czekoladę, kawę, bo my jesteśmy tym wspaniałym narodem. Oni w czasie II wojny światowej byli anektowani przez Hitlera. Oni pamiętają te czasy okrutne. Austria to naród Polaków, Czechów, Słowaków, Węgrów. To jest Austria. Połowę to Słowianie są. Słowianie, korzenie, słowiańskie korzenie. W każdym domu dziadek, babcia, ciocia. Z mojej rodziny, z rodziny żony, były też tam osoby, które mieszkały w Wiedniu, które prowadziły zapas jubilerski, które pracowały, handlowały i tak dalej. Przed wojną jeszcze, przed tą drugą wojną światową. Kiedy wybuchła ta nieszczęsna atmosfera stanu wojennego, Austriacy dali nam w radiu swoim dwukrotny program półgodzinny Radio Solidarność. Dali nam dwukrotnie w telewizji austriackiej program, swój program telewizyjny, żebyśmy mogli w tym programie się wypowiedzieć. A pododdział patriotów polskich, który oddawał honory, zwolnimy go teraz z obowiązku, widzicie, jak oni stoją od końca. Starta honorowa po oddaniu honoru. Spoksi! Raz. Szapes. Warta honorowa. Na miejsce w ceremonii narodowej Polaków. Stąd! Sosnowy krzyż dzwonimy pomordowanych Polaków w Katyniu na miejsce w ceremonii narodowej Polaków z honorem i godnością należną niewinnie pomordowanym braciom Polakom odprowadzić. Musimy czcić pamięć, oddawać honory i wskrzeszać nieustannie naszego polskiego narodowego ducha. To jest spektakl, który przygotowaliśmy dzięki uprzejmości pani dyrektor w ciągu jednej godziny czasu. A teraz chłopcy zasługują na ogromne brawa.
każdemu z nim pogratuluję. A co oni odpowiedzą, to zobaczycie sami. Dziękuję serdecznie. Chwała ojczyzny, panie kapitanie. Dziękuję. Chwała ojczyzny, panie kapitanie. Dziękuję. Chwała ojczyzny, panie kapitanie. Chwała ojczyzny, panie kapitanie. Chwała ojczyzny, panie kapitanie. Matko Boże, oni myślą, że on święty, a to kolega też. Dziękuję. Chwała ojczyzny, panie dyrektorze. Łapka, łapka. Kochani, to jest program z duchem polskim, z polskim sercem. Ten spontaniczny, wspaniały, jakże pełen ekspresji, patosu, uniesienia i tych najwyższych wartości, które zalewają nasze polskie dusze program, jest programem waszego życia. Wy macie tak postępować w życiu, żeby przez całe swoje życie widzieć te piękne, piastowskie orły na proporcjach, których nikt z was nigdy nie oglądał, z pewnością nie oglądał. Królestwo Polskie, Pogoń Litewska, Czarna Madonna, Królowa Polski z dzieciątkiem na rynku, to wszyscy znacie. Tę opaskę Armii Krajowej otrzymałem z rąk pani porucznik Jerzyny, pseudonim Jerzyna, ze 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej Republiki Pińczowskiej pod Krakowem, która mi go podarowała na spektaklu w Kościele Mariackim w Krakowie. Panie poruczniku, niech pan z godnością prezentuje tą opaskę. Drugą opaską jest opaska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Środowisko Lubelskie. Miałem program w Ostrowiu Lubelskim. Kochani, jest taki w internecie program, nie wiem jak to się czyta, Google, YouTube, taki program, więc zachęcam was tam, zajrzyjcie i wpiszcie nazwisko Stefan Wierzba. Tam są dziesiątki filmów, spektakli, programów i wasz też tam się znajdzie. I wy wtedy zobaczycie. Pisze młodzież z Belgii, Danii, Ameryki, Kanady, Nowej Zelandii, Niemiec, Francji, z Ameryki Południowej. Te grupy wiekowe, 18, 35, 45, 70 lat. I tam wszyscy Polacy zaglądają. Oglądalność 1000, 2, 3, 15, 20, 40 tysięcy. Polacy wszyscy chcą widzieć, chcą oddychać tym polskim powietrzem i chcą, aby ich serca biły tak samo, jak biją wasze w tej chwili. Moi kochani, koniec programu. Trzeba teraz zameldować pani dyrektor i wam się ukłócić dziecko. A oni chłopcy tu jeszcze wykonają siarczyste komendy moje. Pod oddział patriotów polskich na pożegnanie Czarnej Madonnie Królowej Polski i naszej najjaśniejszej ojczyźnie. Prezentuj! Prezentuj! Brum! Pani dyrektor, kapitan Wojska Polskiego melduje pod oddział patriotów polskich, który zakończył uroczystość patriotyczną. Wstań, Polsko moja! Czołem patrioci! Czołem pani dyrektor! Pani dyrektor, witam was. Jeszcze raz. Czołem patrioci! Czołem pani dyrektor! No.